When the world is out of faith, and you can find no answer, there is one man who can answer. And it's a man who's called Batman. No to będziemy mieli teraz super odcinek. Porozmawiamy o tym, co najbardziej lubicie. A może tak naprawdę nie lubicie? O pieniądzach. No daj spokój, no co ty pieniądze? Przecież ci ludzie bogaci to są sami grzesznicy. No weź, no najlepiej to być w jakiejś ubogiej chatce, tylko się tam modlić i prowadzić życie kontemplacyjne. Ideał. Wszyscy musimy do tego dążyć. Serio? No poważnie? Tak to ma wyglądać? No chyba nie. Zostaliśmy stworzeni do tego, aby przeobrażać ten świat, aby czynić go coraz lepszym, aby sprawiać, aby miłości Bożej było coraz więcej w różnych środowiskach. Więc jak możesz powiedzieć, że pieniądze, które są pewnymi funduszami również na dobre rzeczy, mogą być złe? To tak nie jest. Pieniądz jest czymś dobrym. Nieuporządkowane ustosunkowanie się do pieniądza, ciągle patrzenie na wszystko przez pryzmat pieniędzy, to jest problem. I teraz chwila na rachunek sumienia. Dobra, wystarczy. Bez przesady. Przechodzimy do sedna. Jak powinniśmy jako chrześcijanie ustosunkować się do pieniędzy? No właśnie, Kościół i pieniądze, te dwie rzeczy wielu osobom w ogóle jakoś nie pasują do siebie, bo mówią, że jeśli Kościół, to powinny być tylko dawane pieniądze ubogim, przekazywane jakieś wielkie dzieła charytatywne, a tutaj czasami pieniądze idą na zupełnie inne rzeczy. Więc pomyślmy, o co chodzi tak naprawdę z tą charytatywnością chrześcijan. No i właśnie, potocznie rozumie się, że każdy chrześcijanin powinien wydawać jak najwięcej pieniędzy na ubogich. Ale czy o to tak naprawdę chodzi? O to, żebyśmy byli filantropami, abyśmy, nie wiem, wyzbyli się wszystkich pieniędzy, które posiadamy, byle innym było lepiej? Czy to jest ideał, który proponuje Jezus i który kontynuuje Kościół? Oczywiście, że nie. Po pierwsze, pieniądze nie są niczym złym, bo dzięki pieniądzom możemy zrobić wiele dobra w świecie. Oczywiście ktoś powie, no tak, to teraz ksiądz nam proponuje jakąś ewangelię sukcesu, że tak naprawdę mamy mieć jak najwięcej pieniędzy i żeby jak protestanci potem rozdawać na lewo i na prawo. Nie, o tym też nie mówię. Tutaj jest skrajność i tam jest skrajność. Znajdźmy tutaj pośrodku, jak chrześcijanie mają dobrze wykorzystywać pieniądze, aby one przysparzały chwały Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Jak to zrobimy? Prosta rzecz, a może nawet nie prosta, ale ją wytłumaczymy. Trzy rzeczy, trzy funkcje Kościoła. Po co on w ogóle jest tutaj na świecie? Przede wszystkim Kościół jest po to, aby głosić Ewangelię, aby nauczać. Już nie mówię pouczać, bo od razu tutaj zabulgoczę krew i będą mówili, no gdzie pouczać? Sam siebie poucz, taki cwaniak jesteś. Nie, więc nie pouczanie, tylko nauczanie. Chodzi o to, aby przekazywać mądrość Pana Boga. I właśnie na to Kościół wydaje bardzo dużo pieniędzy i do tego zaprasza. Czyli wszelkie publikacje katolickie, wszelkie filmy katolickie, różne treści, które doprecyzowują naukę, abyśmy coraz bardziej mogli poznawać Pana Boga, to jest niesłychanie ważne dzieło katolickie. Ponieważ jeśli nie poznamy Pana Boga, no to jak mamy kochać? Czy możesz pokochać tak serca kogoś, co jest dla ciebie obcy? To jest dla ciebie tylko gdzieś tam wyczytane w kilku słowach? Nie. Chcesz poznać kogoś blisko i kiedy czujesz jakąś intymną więź z nim i wiesz, co on tak naprawdę ma w swojej głowie, to możesz się z nim związać. Dlatego ważne dzieło jest nim nauka Kościoła katolickiego i jej przekazywanie dalej w świat. Ale to jest tylko jedna funkcja. Drugie to jest dawanie możliwości doświadczenia Pana Boga, czyli sakramenty, jego kult. No i tutaj wiele osób się burzy, na przykład patrząc na przepiękną bazylikę w Licheniu i mówi, pieniądze na kościoły, na jakieś pozłocone ołtarze, na jakieś, nie wiem, dewocjonalia. Po co to wszystko? Przecież Pan Jezus urodził się w ubogiej stajence, wokół zwierząt. To może i w tę stronę powinien Kościół pójść, w dziurawych ornatach, odprawiać mszę świętą. No i tutaj pomijają jedną bardzo ważną rzecz, że ozdobnictwo, nawet powiem,
chociaż to też zawrze bogactwo w kościele, w postaci właśnie ornamentyki, pewnego kształtu kościoła, oznacza wielkość Pana Boga i Jego piękno. Oczywiście nie popadałbym tutaj też w przesadę i bym od niej chronił, bo jeśli będziemy przeakcentowali, to też pójdziemy w nie tę stronę, co trzeba, ale jednak piękno mówi o samym Panu Bogu. I zobaczcie, jak wiele osób lubi chodzić do kościołów, które są z pięknymi rzeźbami, z obrazami, bo tam jak wejdą, to czują, że jakby byli w innej przestrzeni, jakby mogli doświadczyć wręcz tej niebieskiej liturgii. Także jest to też ważne, aby sakrament był bardziej odczuwalny, aby był bardziej taki właśnie boski, nie tylko z perspektywy wiary i osobistego doświadczenia relacji z Panem Bogiem, ale również pod względem takim graficznym, wyobrażeniowym, potrzeba tego bogactwa. I na to też zobaczmy, że kładziemy swoje pieniądze. Ktoś mówi, no ale przecież to nie jest konieczne. Nie jest i nikt nie zmusza, aby ktokolwiek na to pieniądze dał. I kiedy wejdziemy do tej wspomnianej Bazyliki Licheńskiej, do jej dołu, na parter albo na piętro minus jeden, tam gdzie też zresztą jest na dole kaplica, to zobaczymy mnóstwo z całego świata tabliczek, ludzi, którzy z wdzięczności za różne dary, uzdrowienia, no też uporządkowania w sferach rodzinnych, te pieniądze przesyłali i przez to potwierdzali, że to jest ich wdzięczność za to, co otrzymali od Pana Boga. I teraz trzecia rzecz, oprócz głoszenia kultu, to jest właśnie to caritas i ono jest dopiero na trzecim miejscu. Niby na trzecim miejscu, ale jak to czasami mówimy w powiedzeniu, ostatni będą pierwszymi. I znowuż tutaj idziemy zbyt daleko i twierdzimy, że to jest rzecz najistotniejsza, czyli danie serca drugiemu człowiekowi, ale w sposób inny niż osoba niewierząca. Bo tak jak niektórzy chcą się poczuć dobrze i dlatego pomagają drugiemu człowiekowi, tak chrześcijanie potrafią pomagać inaczej, bo robią to ze względu na Pana Boga. Więc nie robią tego tylko i wyłącznie emocjonalnie i tylko i wyłącznie osobom, które im pasują, które są zgodne z nimi ideologicznie, nawet pod względem wyznania, tylko pomagają wszystkim, bo widzą w nich stworzenie Pana Boga, a pomagają mocniej chrześcijanom, bo widzą w nich jeszcze dodatkowo braci w wierze. Także jak widzimy, te funkcje Kościoła nam mówią o naszej charytatywności, że to serce powinno być szerokie, bo poprzez jego gorącość wyraża się nasza wiara. Trudne? Nie zgadzacie się? Jeśli mamy jakieś problemy, poniżej tego filmiku jest możliwość pisania komentarzy. Będę starał się na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i oczywiście sub, dzwoneczek i widzimy się następnym razem. Szczęść Boże.